Historia podboju kosmosu przez naszą cywilizację to przede wszystkim porażki, a czasami tylko sukcesy. Kiedyś usłyszałem od inżyniera kosmicznego, że nic tak nie uczy jak wybuchająca podczas startu rakieta. Porażka jest wpisana w rozwój i inaczej się nie da. Na Nauka to Lubię wiele razy opowiadałem o sukcesach misji kosmicznych. Dzisiaj opowiem o porażkach, awariach i katastrofach. Najtrudniejsze są z reguły początki, w czasach, gdy komputery były jeszcze bardziej prymitywne niż ten, który widzicie za mną, sondy kosmiczne padały jak muchy. Na początku głównie z powodu rakiet. Misje pierwszych, bardzo prymitywnych jeszcze urządzeń badawczych, satelitów Ziemi, sond czy impaktorów księżycowych zaczęły się pod koniec lat 50. zeszłego wieku. Jeżeli poszukacie statystyk zarówno w programach amerykańskich, na przykład pierwszych pionierach, jak i radzieckich z programu chociażby Luna, znajdziecie mnóstwo adnotacji typu awaria rakiety lub nie dotarł na orbitę. Powiedzieć, że rakiety były zawodne, to nic nie powiedzieć. Przykładowo amerykański Vanguard na 11 odpaleń zawiódł 9 razy, a radziecka Luna na 9 prób 6 razy nie dotarła na orbitę. W tym okresie wysłaliśmy jako ludzkość ponad 30 urządzeń, ale z sukcesem, nawet licząc te częściowe, zakończyła się mniej niż połowa. Czym jest niepełny sukces? Przykładowo Luna 1 była księżycowym impaktorem, którym chcieliśmy trafić w całkiem dużą tarczę strzelniczą, czyli w nasz Księżyc. Połączenie prymitywnej techniki i błędu człowieka spowodowało, że przestrzelono o 6000 km. W początkach lat 60. sytuacja z rakietami, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zaczęła się powoli poprawiać. Do głosu zaczęły dochodzić awarie samych statków kosmicznych. Ponieważ urządzenia wspomagające wciąż były prymitywne, często zawodziły baterie i komputery, uniemożliwiając zbieranie danych naukowych. Kilka sond przepadło przez awarię łączności. Niemniej sytuacja wyglądałaby całkiem nieźle, gdyby nie to, że nasze misje naukowe stawały się coraz bardziej ambitne. Na przykład Luna 9, wyprodukowana przez Związek Radziecki, 11 razy rozbiła się o powierzchnię Księżyca, zanim na nim miękko wylądowała. Wybuchały rakiety, nie trafiano w Księżyc, zawoziły systemy lądowania, zamieniając je w impaktory. Amerykanom szło znacznie lepiej, rozbili tylko 2 na 7 lądowników. Także misje na Marsa i Wenus kosztowały nas wiele urządzeń. Takie awarie jak Venera 2, gdzie nie udało się wznowić komunikacji po włączeniu urządzeń badawczych, musiały być szczególnie bolesne. Sonda najprawdopodobniej wykonała swoje badania zgodnie z planem, ale nie zdołała przesłać ich wyników na Ziemię. Pod koniec lat 60. miała też miejsce katastrofa potencjalnie niebezpieczna dla ludzi na Ziemi. Eksplodowała radziecka rakieta z pierwszym łazikiem księżycowym, Lunochodem. Nad dużą częścią Związku Radzieckiego rozpylony został radioaktywny polon 210, używany w tych pojazdach do ogrzewania ważnych elementów w czasie długich księżycowych nocy. Aż w końcu nastały lata 70. i czas spektakularnych sukcesów. Przeloty obok Merkurego, Saturna i Jowisza, lądowanie radzieckie na Wenus i amerykańskie na Marsie. Może moja sonda powstała właśnie wtedy? Moja, czyli bardzo inteligentna sonda, o której napisałem książkę dla dzieci pod tytułem Jak działa kosmos. Sonda, podróżując przez Układ Słoneczny, przeżywa niesamowite przygody, robi zdjęcia i filmy, a wszystkim dzieli się z czytelnikami. Książka Jak działa kosmos właśnie jest przedsprzedaży, a link znajdziecie w opisie. Sonda, którą opisuję, nie miała żadnych usterek i teraz jest gdzieś na obrzeżach Układu Słonecznego. Takiego szczęścia nie miały niestety radzieckie sondy, które miały badać Marsa. O ile z orbiterami jeszcze jakoś to wyglądało, to lądowanie okazało się być jedną wielką serią katastrof. Najbardziej udaną próbą pojawienia się Sowietów na powierzchni czerwonej planety był Mars 3, który po prawdopodobnie nie do końca miękkim lądowaniu działał całe 20 sekund i przesłał nam coś, o co do dziś toczą się spory. Jedni uważają, że to fragment zdjęcia powierzchni planety, inni, że szum wygenerowany przez uszkodzony instrument. Reszta radzieckich prób zakończyła się rozbiciem o powierzchnię Marsa, ewentualnie nieplanowanym pozostaniem w przestrzeni kosmicznej.
W latach 70. bardzo wyraźnie widoczna stała się przewaga technologiczna Stanów Zjednoczonych. Ich misji było mniej, ale miały znacznie lepszy wskaźnik sukcesów i tak już pozostało do dzisiaj. Sztandarowym przykładem solidności tych systemów są sondy Voyager, które działają do dzisiaj. Lata 80. to cięcia finansowe NASA i coraz szybsza zapaść Związku Radzieckiego. Rosjanom udało się wylądować na Wenus, ale marsjańska klątwa dalej obowiązywała. Moskwa straciła dwie kolejne sondy, tym razem mające badać księżyce czerwonej planety, a głównie Fobosa. Pierwszą sondę zabiło fatalnie napisane oprogramowanie komputera i błąd ludzki. Brak jednego łącznika w komendzie włączającej spektrometr zamienił ją w komendę wyłączającą całą sondę. Na amen. W latach 90. Związek Radziecki padł, a Rosja nie miała pieniędzy na program kosmiczny. Jedyna poważna misja z ich strony to sonda Mars 96. Zgodnie z tradycją zakończyła się porażką, tym razem w wyniku awarii rakiety Proton. Na początku dekady Amerykanie stracili sondę Mars Observer. Tuż przed wejściem na orbitę Marsa doszło w niej do wycieku paliwa i statek wart prawie miliard dolarów zamienił się w kupę złomów. To mniej więcej wtedy powstało swego rodzaju motto NASA, czyli Faster, Better, Cheaper, które to motto miało skutkować dużą ilością, ale prostszych misji i mniejszymi statkami. Początkowo taktyka odnosiła sukcesy, pierwsze misje były naprawdę udane, jednak w związku z tym zaczęły rosnąć apetyty naukowców i inżynierów. Przy tych samych budżetach i czasie przygotowania misji chciano znów więcej i bardziej. Rachunek przyszedł w 1999 roku. Błędy komputera spowodowały uszkodzenie układu chłodzenia teleskopu orbitalnego WIRE. Prawdopodobnie ta sama przyczyna zaskutkowała rozbiciem o powierzchnię Marsa lądownika Mars Polar Lander. W tej ostatniej misji utracono też dwie sondy impaktory Deep Space 2, które nie nawiązały kontaktu po uderzeniu w Marsa. Najbardziej wstydliwą dla NASA jest ostatnia historia z tego katastrofalnego roku, utrata Mars Climate Orbiter. Jedno z urządzeń kontrolnych okazało się pracować na jednostkach brytyjskich, zamiast jak reszta systemów NASA metrycznych. Statek zszedł niżej niż przewidywano i utracono z nim kontakt. Gdzieś krąży martwy wokół Słońca, albo jego szczątki spoczywają gdzieś na powierzchni czerwonej planety. Mówiłem już, że o ile z orbiterami nieźle sobie radzimy, to lądowania wciąż są śliską sprawą. Przekonali się o tym młodsi kosmiczni gracze, rozbijając o Księżyc swoje lądowniki. Taki los spotkał na przykład hinduskiego Chandrayana 2, który przez błędy oprogramowania po prostu nie wyhamował. A z kolei w izraelskim Bereshit zepsuł się żyroskop. Co ciekawe, na pokładzie tego ostatniego była kolonia niesporczaków. Możliwe więc, że na Księżycu od niedawna istnieje życie. Jak będzie wyglądała dalsza część tej historii? Wydaje się, że najdroższe i najbardziej zaawansowane misje doświadczonych państw będą prawie bezawaryjne. Jeżeli udało nam się rozłożyć i odpalić teleskop Jamesa Webba, sky is the limit. No właśnie, sky. Jeżeli dokładnie wpatrzycie się w nocne niebo, może zobaczycie gdzieś tam sondę, o której napisałem książkę dla dzieci. O tą sondę. Zerknijcie w link w opisie, tam znajdziecie wszystkie informacje na jej temat, na temat i sondy, i książki. A z mojej strony chcę Wam tylko powiedzieć, że każdy, kto kupi książkę w przedsprzedaży, dostanie egzemplarz z moim podpisem. I jeszcze jedno, w sklepie Nauka to Lubię znajdziecie teraz koszulki z superbohaterami, dokładnie te, o które wiele razy pytaliście w komentarzach.